Siemanko, z tej strony Paweł z kanału Przez Obiektyw i mam dzisiaj dla Was film, który wydaje mi się, że może Wam się przydać. Przede wszystkim ze względu na porę roku, w której właśnie jesteśmy, czyli lato, w lecie, kolorystyka zdjęć również trochę się zmienia, mówię tak ogólnie, bo wiadomo, że każdy może mieć swój styl. Aczkolwiek są pewne bardzo popularne kaniony kolorystyczne, które się wykorzystuje i jednym z tych takich typowych zabiegów kolorystycznych jest robienie zdjęć w teal and orange, czyli w tym takim pięknym, błękitnym kolorze, mieszając go z takim ciepłym, bardzo żywym pomarańczem. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć taki preset i jakby jak go później egzekwować na zdjęciach i co jest ważne w ogóle przy używaniu różnych presetów. Dotknę również innego presetu. Można powiedzieć, że jakby tak po przeciwnej stronie do tego, co będziemy robili przy zdjęciach teal and orange, zrobimy sobie coś w stylu moody green. Moody green jest takim klimatycznym, ciemnym presetem, często wykorzystywanym w jakichś lasach, w górach. Często jest wykorzystywane w kontekście zdjęcia, kiedy większość kompozycji tworzą nam liście, bądź jakaś trawa, bądź drzewa gdzieś tam z tyłu, które też są bardzo mocno oliścione. No i ten moody green ma swoje pewne charakterystyczne odcienie, charakterystyczny klimat, więc to też dzisiaj postaram się Wam pokazać najlepiej, jak tylko potrafię. Oczywiście w opisie tego filmu będziecie mieli właśnie te presety, żeby móc samemu sobie z tych presetów korzystać, więc proponuję przejść ze mną przez ten film krok po kroku, żeby zobaczyć, co robiłem, aby osiągnąć właśnie taką kolorystykę i dopiero później, po tym filmie, ściągnąć sobie te presety i wrzucić, żebyście nie mieli tego problemu, jaki bardzo dużo ludzi ma, ściągając skądś presety bądź kupując te presety i na okładce bądź na przykładzie te zdjęcia wyglądają fenomenalnie. Potem wrzucamy preset na nasze zdjęcie i nagle się okazuje, że to w ogóle nie wygląda dobrze. Więc przejdźcie proszę Was ze mną przez proces edycji, w którym ja też będę Wam tłumaczył, co trzeba zrobić, żeby zawsze Wasze zdjęcie wyglądało odpowiednio przy wykorzystaniu danego presetu. Słuchajcie, zaczniemy sobie od presetu Teal and Orange. Do tego wykorzystamy mega proste zdjęcie, tylko i wyłącznie dlatego, że jest na nim niebo i dlatego, że mamy dużo zielonych drzew, które na presetach Teal and Orange z reguły zamieniają się w drzewa bardziej wpadające w żółty i pomarańczowe, ponieważ no wiadomo, że jeżeli mamy żółty bądź zielony domek, no to logiczne, że tak samo jak te drzewa się zmienią, tak też również zmieni się ten domek. Możecie sobie pominąć jakby zmianę koloru liści drzew, oczywiście wiadomo, wedle potrzeby, aczkolwiek tutaj na same takie stworzenie bazowego presetu Teal and Orange, no to zdecydowanie nam tutaj to zdjęcie zrobi dobrze. Najpierw sobie wykadrujemy to zdjęcie w miarę jakoś tak schludnie. Zatrzymuję tutaj bardzo dużo tego nieba, no po to, żeby ten kolor jednak wydobyć. No i na potrzeby tego presetu, opierając się o to zdjęcie, no to musimy tutaj zrobić kilka rzeczy. Popracujemy sobie troszkę na ekspozycji i na kontraście. No na pewno tutaj potrzebuję wyciągnąć cienie, żeby trochę więcej mi się pokazało tutaj z tych drzew. Muszę lekko zdjąć highlightsy, żeby bardziej były przejrzyste, żeby to niebo było bardziej przejrzyste. Powiedzmy, że w tych okolicach będzie ok. Troszeczkę podniesiemy sobie kontrast i teraz znowu musimy lekko zdjąć cienie. White tutaj delikatnie, ale to bardzo delikatnie w górę. Czarnie na razie zostawimy, tutaj cała ta sekcja też zostaje. Jeśli chodzi o tone curve, zrobimy to później. No i teraz przechodzimy sobie jakby do tego, co jest wiadomo dla nas najważniejsze, czyli HSL, Hue Saturation Luminance. I to tutaj tworzymy nasze kolorystyczne kompozycje. I teraz są dwie metody, którymi możemy zadziałać na tym niebie w tym momencie. Jedno, no to oczywiście interesują nas dwa kolory, tak? Blue i aqua. No to możemy przy pomocy blue i aqua sobie suwakami to zmieniać. Bądź możemy złapać sobie tutaj adjust hue by dragging in the photo. Czyli możemy sobie kliknąć to.
i teraz klikamy na dany kolor i trzymamy cały czas lewy przycisk myszki. Trzymając, przesuwamy myszkę do góry bądź w dół i w tej sytuacji nasz Hue zaczyna łapać dokładnie, który kolor mamy zmieniać. Czyli powiedzmy, że będziemy na bazie tego tutaj pracowali, to myślę, że takie minus 50 w kontekście tego zdjęcia jak najbardziej działa. I teraz co robimy dalej? Będziemy pracowali na razie tylko na tym jednym kolorze. Przechodzimy sobie do nasycenia i oczywiście wiadomo, możemy mieć tego więcej bądź mniej. No, zdjęcia Teal and Orange z reguły są bardzo wyraziste, więc ja bym tutaj proponował podejść tak do plus 30, ewentualnie zaraz go jeszcze podniesiemy, bo ważne, żebyśmy przeszli sobie do luminance, czyli tego, jak naświetlony jest ten kolor, jaki on jest rozświetlony. I tutaj warto jest sobie troszeczkę go ściemnić, po to, żeby ten kolor był trochę bardziej wyrazisty. No i teraz możemy delikatnie jeszcze go podbić, tak powiedzmy, plus 10 do tego, co było poprzednio, jak najbardziej nam będzie tutaj pasowało. Teraz zabierzemy się za tą zieleń tutaj, tak? No w Teal and Orange tej zieleni jest zdecydowanie mniej niż w zwykłych zdjęciach obrabianych klasycznie, więc na Hue ten green przejdzie sobie bardziej w stronę żółtego. Oczywiście nie musimy iść maksymalnie w stronę żółtego, ale tak mniej więcej troszeczkę. Oczywiście możemy zrobić to tą samą techniką. Możemy złapać sobie za to kółeczko tutaj i przejść na jakiś kolor zielony, chociażby tutaj na tą trawę i zacząć sobie delikatnie przechodzić w taką barwę, jaka nam odpowiada najbardziej. I tak jak widzicie, tutaj też sam kolor żółty również schodzi bardziej w stronę pomarańczowego. Ja bym powiedział, że mniej więcej w tym kierunku jak najbardziej można z tym kolorem pójść. Teraz sam żółty, dobrze, żeby poszedł w kierunku pomarańczu. No tutaj jakby jest bardzo mało tego żółtego, więc jakby on gdzieś tam w okolicach tego minus 100 na zasadzie największego przeniesienia w pomarańcz, żeby poszedł. A kolor już pomarańczowy, w zależności od tego, co się dzieje i co mamy tutaj na ekranie, będziemy sobie tym balansowali, bo tak jak zobaczycie, tutaj jest jakieś coś na tym drzewie. I jeżeli sobie pójdziemy maksymalnie z pomarańczowym w stronę czerwieni, to będzie totalnie czerwone albo totalnie takie wpadające już w żółty, więc jakby warto sobie tutaj znaleźć jakiś balans między tym a tym. I tak samo sobie przechodzimy do saturacji, czyli do nasycenia. Ten green możemy sobie tutaj również ustawić odpowiednio, jak mocno chcemy, żeby ten kolor był. Tak samo i nasz żółty, pomarańczowego jest, samej barwy jest dość niewiele, więc tutaj nie ma co na tym działać. I wspominam jeszcze raz, tutaj te kolory są dość wyraziste w tych presetach, więc warto jest tutaj sobie je podbijać. Na luminance ja bym ten zielony jednak rozświetlił troszkę, bo tutaj jest dość ciemno, tak samo jak i ten żółty. No i teraz to wygląda o wiele bardziej Teal and Orange niż normalnie byśmy to robili. Wrócę sobie teraz do samego panelu texture. Ja tutaj widzę, że delikatnie możemy podbić sobie teksturę ze względu na to, że mamy tutaj dużo liści, więc fajnie, żeby one były wyraziste. Z tych rzeczy nie musimy korzystać. Przy samym tone curve, oczywiście będąc na tej krzywej podstawowej, zaznaczamy sobie tutaj mniej więcej na rogu tego pierwszego kwadratu jeden punkt, na samym środku drugi i tutaj w lewym górnym rogu na skraju tego kwadratu trzeci punkt. No i robimy z tego ESK. No, tutaj jakby żadnej Ameryki nie odkryjemy, czyli ściągamy sobie te midy, czyli te średnie tony troszeczkę, żeby one nie były aż tak bardzo rozświetlone. Podciągamy sobie troszeczkę górę również. Co ja czasami lubię robić, lubię złapać za tą samą górę i ewentualnie przenieść ją troszeczkę w dół, bardzo delikatnie. Tutaj się akurat sugeruje w tym momencie chmurami, tak? Widzicie, co się dzieje na chmurach, że te highlights totalnie są skilowane, więc musimy tutaj znaleźć pewien balans. Więc jakby ja staram się troszeczkę delikatnie tylko zdjąć tych highlightsów właśnie na tą kurwę, żeby one się bardziej zblendowały z tym zdjęciem. No i ostatnia rzecz, jaką robimy, no to podnosimy sobie delikatnie cienie i robimy to po to, żeby tutaj, jak widzicie na przestrzeni tych drzew,
jakby ten kontrast jest taki bardziej płynny i to się dzieje tak, i to wszystko zaczyna być, wyglądać bardzo spójnie, tak? Nie mamy takich bardzo czarnych korzeni, konarów, drzew i liści, tylko one zaczynają tak wpadać w taką jednolitą przestrzeń. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie kwestia, czy komuś się to podoba, bo jeżeli się komuś to nie podoba, to naturalnie tego nie robimy i delikatnie możemy sobie te cienie wyostrzyć, żeby troszeczkę podkręcić jeszcze kontrast tego zdjęcia. Jak dla mnie coś takiego zdecydowanie mogłoby wyglądać jako teal and orange. Jeżeli sobie zobaczymy na zdjęcie przed i po, no to ja myślę, że tutaj jest ogromna, ogromna naprawdę różnica tego, jak to wygląda. No i co robimy później? No to wchodzimy sobie tutaj po lewej stronie w panelu, tu gdzie mamy presets, mamy taki plusik. Create preset, nazywamy sobie preset, wybieramy folder. Wszystko tutaj niech będzie zaznaczone na wszelki wypadek, żebyście byli pewni, że każda z opcji, której użyliście, zostanie zapisana. Create i macie gotowy preset. Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy sobie do drugiego presetu. Będzie to Moody Green, czyli będzie to takie ciemne, klimatyczne zdjęcie z wykorzystaniem mocno koloru zielonego. To jest bardzo proste zdjęcie, które teraz widzicie. Mamy zielone liście, zieloną trawę i na środku jakiegoś kota. I teraz tak, takie zdjęcia z reguły są ciemne po to, żeby stworzyć ten klimat. Tylko my ten klimat nie robimy tylko przez to, że zmniejszymy sobie ekspozycję, bo logiczne, nie ma to sensu. My tutaj będziemy musieli działać na radial filtrze, czyli na tych okręgach, które będą pozwalały nam na tworzenie klimatu w danych miejscach, w których potrzebujemy, ale najpierw przejdziemy do podstawowej obróbki. Te zdjęcia są dość wysoko kontrastowe, więc zacznijmy sobie lekko podnosząc kontrast, a resztę kontrastu zrobimy sobie tutaj. Delikatnie ściągnę highlightsy. Wyciągnę jednak te cienie troszkę do góry, żeby tutaj wszystkie te źdźbła trawy, wszystko, żeby to było fajnie widoczne. Troszeczkę podbijemy te biele i jakby dodamy głębi na samej czerni. Już widzicie, że tutaj już coś się wydarzyło. Widzimy po prawej stronie, że ten kontrast jest zdecydowanie wyższy. Ja bym go nawet jeszcze trochę podciągnął do tych 30. Jeśli chodzi o tę sekcję tutaj, no to wiadomo, zostawiamy. Tone curve również zostawiamy na tą chwilę. No i jeśli chodzi o samo Moody Green, no to tak naprawdę to jest jeden suwak, który robi nam bardzo, bardzo dużą robotę. Jest to po prostu hue na poziomie green. Przenosimy go w prawą stronę i nasza zieleń automatycznie nabiera tej barwy, którą właśnie z reguły widzicie na takich właśnie zdjęciach. Do tego podbijamy jeszcze jej nasycenie i w luminance możemy troszeczkę ten kolor ściemnić, żeby on nie był taki bardzo rozświetlony, tylko żeby on był odrobinę ciemniejszy. I w tym momencie ta różnica jest już ogromna. To jest właśnie to, co robi tą dużą, dużą różnicę, jeśli chodzi o sam ten look Moody Green. I teraz kolejna rzecz, którą robimy. Samo zdjęcie musi mieć o wiele ciemniejszy look. Ono musi być o wiele ciemniejsze. Ale chcemy, żeby nasz bohater, czymkolwiek jest, był nadal w miarę rozświetlony. Więc robimy sobie ten owalny filtr, ten radial filter. Zaznaczamy sobie owal, robimy invert, czyli tutaj. Troszeczkę możemy zmniejszyć ten feather, czyli jakby to, jaki zasięg ma dane zaznaczenie, tak? Widzicie, przy zmianie featheru będzie nam się to również tutaj zmieniało. Ja myślę, że nawet możemy zostawić to w ten sposób. Tak, odznaczamy sobie tutaj nasz indykator. No i zjedźmy sobie na maksa, oczywiście dla sprawdzenia. I wchodzimy sobie troszkę wyżej i ten feather znowu powinniśmy w tym momencie zmienić, cały czas go dostosowując. I teraz ta ekspozycja znowu idzie w górę. Jeden z takich protipów, raczej nie planowałbym nigdy schodzić niżej niż -1 z samą ekspozycją. Czyli ściemniajmy zdjęcia
różnymi metodami, nie tylko przesuwając exposure, bo to wiadomo, że jest bardzo agresywne i w większości przypadków może się nie udać. Teraz tak, ja bym tutaj zdjął odrobinę kontrastu, zdjął odrobinę highlightsów, znowu pogłębił nam te nasze czernie, tylko może nie aż tak bardzo drastycznie. I klikamy done. No teraz mamy bardzo nienaturalnie tego kota rozświetlonego, więc teraz musimy to troszkę bardziej zblendować. Robimy sobie kolejny owal, tym razem już z zaznaczeniem tej części. Musimy sobie wszystko wyzerować, jeżeli mieliśmy jakieś poprzednie zmiany. I teraz ściągamy sobie highlightsy stąd. Wprowadzamy troszkę więcej cienia. Delikatnie, ale delikatnie obniżamy naszą ekspozycję. Dodajemy odrobinę kontrastu. I teraz co robimy, żeby nasz kot był bardzo, bardzo wyraźny? Przechodzimy sobie do zakładki Brush. Tutaj po prawej stronie. Nie klikamy na pędzel, tylko tu na dole, jak mamy ten New Edit i Brush. Bierzemy Brush. Zjeżdżamy sobie. Mamy A, B, a na końcu Erase. To jest gumka. I co ta gumka nam pozwoli zrobić? To pozwoli nam wymazać zaznaczenie, które przed chwilą zrobiliśmy. Czyli zostaje tutaj to, ale kod nie będzie objęty tą zmianą. Więc tutaj widzimy już na żywym organizmie na zdjęciu, jak ta zmiana jest wycofywana. I w tym momencie my dokładnie wiemy, jak możemy teraz idealnie zblendować to ze sobą. Czyli wchodzimy z powrotem w Edit, no i sprawdzamy, czy musi być ciemniej. Oczywiście tutaj do krawędzi naszego poprzedniego owalu. I mniej więcej w ten sposób moglibyśmy to zrobić. Teraz oczywiście sama winieta jest turbo tutaj przydatna. Możemy ją wprowadzić dość agresywnie samą tutaj winietą, aczkolwiek ja jestem fanem robienia winiet we własnym zakresie, więc ja bym proponował wziąć graduated filter, zjechać sobie mniej więcej tutaj, czyli tak jak nam gdzieś tam do tego środka celować, no i tutaj obniżyć sobie ekspozycję. Kolejny graduated filter. Dokładnie z tym samym zabiegiem. Cały czas pamiętamy, żeby nie schodzić poniżej tego 1, no bo to już może być rzeczywiście drastyczne. Tutaj od dołu aż tak dużo nie będzie trzeba schodzić, ale no jednak wiadomo, że taką czynność zrobimy. Dobra. I jeszcze z tej strony. I co my robimy w tym momencie? No my w tym momencie generalnie przykuwamy uwagę na nasz główny element tego zdjęcia. Poprzez to, że robimy swoją własną jakby taką customową winietkę. I to wygląda w tym momencie w ten sposób. I teraz przechodzimy do Tone Curve, żeby to wszystko zbić w jedno. Więc tutaj znowu robimy sobie trzy punkty. Jak tam wam się podhacza w jakąś stronę, to się nie przejmujcie, zaraz będziemy to poprawiać. I teraz tak, najpierw podnosimy sobie ten ostatni element po to, żeby to zblendować w jedno, żeby nadać trochę tego fade'u, tego, co my właśnie w tych moody klimatach lubimy najbardziej, czyli podnosimy sobie ten fade. Cień na razie zostawmy. Sprawdźmy, co się dzieje z highlightsami, ale te highlightsy generalnie całkiem nieźle tutaj wyglądają. No i możemy delikatnie jeszcze zdjąć te środkowe tony. Przejdźmy do cieni. Jeszcze troszkę tego fade'u. Tutaj mamy różnicę z tą curve'em i bez. Jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, to wszystko jest takie bardzo odrębne od siebie. Tak? Możecie spojrzeć tutaj na te trawy. One są wszystkie takie bardzo dużo czarnego, bardzo dużo zielonego. Jak wprowadzimy ten fade, może jest go odrobinę za dużo, to wszystko nam się tak bardzo ładnie blenduje ze sobą. No i teraz ewentualnie możemy przejść sobie do hue i sam ten kolor zielony
jakby jeszcze podkręcić, sprawdzić, czy on ma być taki bardzo, bardzo zielony, tak jak tutaj, czy może trochę mniej. No i oczywiście wszystko tutaj już wedle naszych własnych preferencji. Jak widzicie, tak wyglądało to zdjęcie przed i tak wygląda to zdjęcie po. Jest ogromna różnica. Sam kot niewiele tutaj się zmienił, także zrobiliśmy ogromną zmianę na samym kolorze zielonym i jakby wprowadziliśmy całkiem inny klimat do tego zdjęcia. To jest właśnie ten taki klimatyczny, zielony, ciemny klimat zdjęcia. Ewentualnie możemy całe zdjęcie delikatnie jeszcze ściemnić. No i w tym momencie na zdecydowanie osiągnęliśmy look i ten styl Moody Green, który tutaj właśnie próbowaliśmy osiągnąć. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i przede wszystkim, że Wam się do czegoś przyda. Chciałbym Was teraz poprosić, żebyście w komentarzach tutaj pod tym filmem pisali, jakie inne kolorystyki chcielibyście zobaczyć, jakie inne motywy, style, bądź też możecie podać przykłady fotografów z na przykład Instagrama, czyli całe gridy, jak one wyglądają, jaki ktoś ma styl. Będziemy starali się tutaj wspólnie to wszystko odwzorowywać, bądź też być po prostu blisko tej edycji, bo wiadomo, że czasami fotografowie mają swoje triki, które ciężko bardzo jest rozszyfrować, a czasami również używają jakichś innych programów, więc tutaj już by było bardzo ciężko. No a my będziemy zawsze skupiali się na tym Lightroomie, ewentualnie na pomocy też i Photoshopa. Ja będę starał się pokrywać dwa motywy na jednym filmie, żeby te moje filmy z takiej edycji nie były nie wiadomo jakie długie. Oczywiście zapraszam Was standardowo na swojego Instagrama, którego macie w opisie. Zapraszam Was na grupę na Facebooku Przez Obiektyw, którą też znajdziecie w opisie. Niedługo będziemy mieli tam 1000 osób, więc to jest już spora grupa ludzi, żeby móc się o coś zapytać bądź wymienić się swoimi zdjęciami i poprosić na przykład o feedback, bądź też podbić sobie ego, jak ktoś robi bardzo dobre zdjęcia, żeby tam wszyscy zaczęli chwalić. I tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Ja Wam życzę miłego weekendu. Na razie. Cześć.